Cześć, nazywam się Łukasz Gibała i jestem liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Dziś zabieramy Was na wycieczkę nad rzekę Prądnik, lub jak kto woli, Białuchę, a konkretnie do znajdującej się na Prądniku Białym Doliny Prądnika. To znajdujący się w pobliżu Witkowic piękny i dziki teren rekreacyjny, który mieszkańcy chętnie wybierają na spokojne spacery. Przez środek płynie rzeka Prądnik. Wąski pas lasu łęgowego wzdłuż jej brzegów objęty jest ochroną w formie użytku ekologicznego Dolina Prądnik. Jednak ze względu na niewielki obszar, jedynie w ograniczony sposób pełni funkcje przyrodnicze, zwłaszcza dla dzikich zwierząt. Do tego wąskiego pasa łęgu nadrzecznego przylegają pola uprawne, co niestety jest zagrożeniem dla wód Prądnika ze względu na spływające do rzeki nawozy sztuczne. Co ciekawe, oprócz wartości przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych, teren posiada również wartości zabytkowe ze względu na zachowany obiekt forteczny, a mianowicie schron amunicyjny Marszowiec. Ponad rok temu, z inicjatywy właśnie naszego klubu Kraków dla Mieszkańców, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie tego pięknego miejsca. Zobligowaliśmy w niej prezydenta do podjęcia wszelkich działań zmierzających do utworzenia w tym miejscu parku XXL Dolina Prądnika. Projekt zakłada wykupy okolicznych terenów w celu powiększenia terenu dostępnego dla mieszkańców. Ostatecznie park ma obejmować około 135 hektarów terenów i w przyszłości łączyć się z Lasem Witkowickim. Planujemy także zachować dziką formę użytku ekologicznego, a okoliczne pola uprawne zamienić w bardziej zorganizowany, choć zdecydowanie zalesiony park, w którym poza nowymi nasadzeniami znalazłoby się także miejsce na przykład na plac zabaw. Niestety, chociaż uchwała obowiązuje, to Jacek Majchrowski, aż do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie zamierza wykupywać tego terenu. A przecież to może nastąpić dopiero za kilka lat. Wszyscy jednak dobrze wiemy, że jest to tylko i wyłącznie pretekst. Będziemy jednak walczyć. Wierzę, że wraz z pomocą mieszkańców Krakowa damy radę i ten park powstanie.